W czasie pościgu za królem na bojanowskiej drodze, rajtarzy przed plebanią bronili się jednak zgodną tego sławnego pułku odwagą. Lubo napadnięci niespodzianie i zrazu bardzo prędko rozproszeni, równie prędko zebrali się przez to samo, że ich otoczono gęstą kupą koło błękitnego sztandaru. Ani jeden nie poprosił o pardon, ale stanąwszy koń przy koniu, ramię przy ramieniu, bodli rapierami tak zaciekle, iż przez chwilę zwycięstwo zdawało się chylić na ich stronę. Trzeba ich było albo na nowo rozrywać, co stało się niepodobnym, gdyż na otaczała ich wstęga polskich jeźdźców, albo wyciąć do nogi. Uznał tę drugą myśl za lepszą Szandarowski, więc opasawszy kupę jeszcze ciaśniejszym pierścieniem, sam rzucał się na nieprzyjaciół jak ranny krzeczot na stado długodziobych żurawi. Uczyniła się rzeź, sroga i tłok. Szable brzęczały o rapiery, rapiery łamały się o furdymenty szabel. Czasem koń wspinał się jak delfin nad morską falę i po chwili wpadał w wir mężów i koni. Krzyki ustały. Rozlegał się tylko kwik koński, przeraźliwy brzęk żelaza i sapanie zdyszanych piersi rycerskich. Niezwykła zaciekłość opanowała serca Polaków i Szwedów. Walczono z łamkami szabel i rapierów. Jedni szczepiali się z drugimi na kształt jastrzębi. Chwytano się za włosy, wąsy, gryziono zębami. Ci, którzy padli z koni, a jeszcze na nogach utrzymać się mogli, żgali nożami w brzuchy końskie, w łydy jeźdźców. W dymie, w wyziewach koni, w straszliwym uniesieniu bojowym ludzie zmieniali się w olbrzymów i zadawali ciosy olbrzymie. Ramiona zmieniały się w maczugi, szable w błyskawice. Jednym zamachem rozbijano hełmy stalowe jak garnki, rażono się przez łby, odwalano ręce z mieczami, cięto się bez wytchnienia, cięto bez pardonu. Bez miłosierdzia. Spod wiru ludzi i koni krew strumieniami poczęła spływać po Majdanie. Olbrzymi, błękitny sztandar pływał jeszcze nad kołem szwedzkim, lecz kolisko zmniejszało się z każdą chwilą. Jak gdy żniwiarze staną z dwóch stron łanu i poczną migotać sierpami, łan niknie, a oni widzą się coraz bliżej. Tak pierścień polski zaciskał się coraz bardziej, tak iż walczący z jednej strony mogli już dojrzeć krzywe szable walczących po przeciwnej. Pan Szandarowski szalał jak huragan i wżerał się w Szwedów, jak zgłodniały wilk wżera się paszczą w mięso świeżo zduszonego konia. Lecz jeden jeździec go furią przewyższył, a było nimowo pachole, które pierwsze znać dało o Szwedach w Rudniku, a teraz skoczyło wraz z całą chorągwią na nieprzyjaciela. Księży źrebiec trzylatek, który dotąd chadzał spokojnie po grudzi, naciskany przez konie, nie mogąc się wyrwać ze skrzętu, rzekłbyś, wściekł się, jak i pan jego. Więc ze stulonymi uszyma, z oczami wyszłymi na wierzch głowy, z najeżoną grzywą parł naprzód, kąsał, wierzgał. Chłopak zaś szablą, jak cepem, machał na oślep. W prawo, w lewo, od ucha. Płowa czupryna spłynęła mu krwią. Ostrza rapierów podziurawiły mu ramiona i uda. Twarz miał pociętą, lecz owe rany podniecały go tylko. Bił się w zapamiętaniu, jak człowiek, który o własnym życiu zdesperował i pragnie tylko pomścić śmierć swoją. Tymczasem jednak zastęp szwedzki zmniejszał się jak kupa śniegu, którą polewają ze wszystkich stron ukropem. Wreszcie koło królewskiego sztandaru zostało się tylko kilkunastu. Mrowie polskie pokryło ich zupełnie, a oni umierali ponuro z zaciśniętymi zębami. Żaden rąk nie wyciągnął. Żaden nie zawołał o litość. Wtem w zamęcie rozległy się głosy – Chorągiew, brać, chorągiew! Usłyszawszy to pachoł, żgnął sztychem źrebca i rzucił się jak płomień naprzód. Gdy zaś każdy z rajtarów stojących przy sztandarze miał na sobie dwóch lub trzech jeźdźców polskich, chłopak chlasnął chorążego szablą przez gębę, a ten ręce rozkrzyżował i pochylił się twarzą na grzywę końską. Błękitny sztandar upadł z nim razem. Najbliższy rajt, krzyknąwszy okropnie, chwycił natychmiast za drzewce, zaś chłopak ujął za płachtę. Szarpnął, oddarł w mgnieniu oka, zwinął ją w kłąb i przyciskając obu rękoma do piersi, począł wrzeszczeć w niebogłosy: Mam, nie dam, mam, nie dam! Ostatni pozostali rajterowie rzucili się na niego z wściekłością. Jeden pchnął go jeszcze przez chorągiew i przeszył mu ramię, lecz w tej chwili rozniesiono wszystkich na szablach w puch. Za czym kilkanaście krwawych rąk wyciągnęło się ku chłopakowi. – Chorągiew, dawaj chorągiew! – poczęto wołać. Szandarowski poskoczył mu z pomocą. – Zaniechać go! On wziął w moich oczach. Niech ją samemu Kasztelanowi odda. – Jedzie, Kasztelan, jedzie! – ozwały się liczne głosy. Jakoż z dala ozwały się wojenne krzywuły i na drodze od strony Grudzi ukazała się cała chorągiew pędząca w skok ku plebanii. Była to chorągiew laudańska. Na jej czele jechał sam pan Czarniecki. Dobiegłszy, widząc, iż wszystko już skończone, wstrzymali konie. Żołnierze Szandarowskiego poczęli się sypać ku nim. Poskoczył i szandarowski z relacją do kasztelana, tak zaś był spracowany, że z początku tchu złapać nie mógł, bo i dygotał jak w febrze, i głos urywał mu się co chwila w gardzieli. Sam król był, nie wiem, jeżeli uszedł. Uszedł, uszedł, ozwali się ci, którzy patrzyli na gonitwę. Chorągiew wzięta! Trupa moc! Czarniecki, nie rzekłszy ni słowa, posunął się z koniem ku pobojowisku, które okrutny i żałosny przedstawiało widok. Przeszło dwieście trupów szwedzkich i polskich leżało mostem, jeden tuż koło drugiego, często jeden na drugim. Niektórzy trzymali się za włosy, niektórzy poumierali, gryząc się wzajemnie zębami lub szarpiąc się pazurami. A znów inni dzierżyli się jakoby w braterskim objęciu, lub leżeli wsparci głowami na piersiach nieprzyjaciół. Wiele twarzy było tak stratowanych, że nie pozostało w nich nic człowieczego. Te zaś, których nie zdruzgotały kopyta, oczy miały otwarte, pełne przerażenia, grozy bojowej, wściekłości. Krew chlupała w rozmiękłej ziemi pod nogami kasztarańskiego konia, które wnet poczerwieniały wyżej pęcin. Zapach krwi i potu końskiego drażnił nozdrza i tamował dech w piersiach. Kasztelan patrzył takim okiem na owe ciała ludzkie, jakim dziedzic patrzy na powiązane snopy pszeniczne mające bruk napełnić. Zadowolenie odbiło się na jego twarzy. W milczeniu objechał dookoła plebanii, popatrzył na trupy leżące z drugiej strony zasadem, za czym powrócił zwolna na główne pobojowisko. — Rzetelną tu widzę robotę — rzekł. — I kontent jestem z waszmościów. Oni zaś wyrzucili krwawymi rękoma czapki w górę. – Wiwat Czarniecki! – daj Bóg drugie prędkie spotkanie. – Wiwat! Wiwat! – a Kasztelan na to – pójdziecie do tylnej straży dla wypoczynku. – Mości Szandarowski, a kto wziął chorągiew? – Dawajcie pachołka – zakrzyknął Szandarowski. – Gdzie on? Żołnierze skoczyli szukać i znaleźli pacholika siedzącego pod ścianą stajenną przy źrebcu, który padł z ran i ostatnie właśnie tchnienie wydawał. Na pierwszy rzut oka zdawało się, że i chłopakowi niewiele się należy, trzymał jednak chorągiew obu rękami przy piersiach. Porwano go natychmiast i przyprowadzono przed kasztelana. Stanął tedy bosy, rozczochrany, z nagą piersią, z koszulą i sukmaniną w strzępach, zamazany krwią szwedzką i własną jak nieboskie stworzenie, chwiejący się na nogach, ale z ogniem nie zgasłym jeszcze w źrenicach. Zdumiał się pan Czarniecki na jego widok. Jakże to? spytał. Ten zdobył królewską chorągiew? Własną ręką i własną krwią odparł Szandarowski. On także pierwszy dał znać o szwedach, a potem w największym ukropie tyle dokazywał, że mnie samego i wszystkich superawid. Prawda jest, rzetelna prawda, jakoby kto pisał, zakrzyknęli towarzysza. Jak ci na imię? spytał chłopaka pan Czarniecki. Michałko, czy jesteś? Księży. Byłeś księży, ale będziesz swój własny odrzekł kasztelan. Lecz Michałko nie słyszał już ostatnich słów, bo z ran z upływu krwi zachwiał się i padł głową na kasztelańskie strzemie. Wziąć go, dać mu wszelki starunek. Ja w tym, że na pierwszym sejmie równy on wszystkim waszmościom będzie stanem. Jako duszą już dziś równy. Godzien tego, godzien, zakrzyknęła szlachta. Po czym wzięto Michałka na nosze i wniesiono do plebani. Zaś pan Czarniecki słuchał dalszej relacji, którą nie Szandarowski już składał, ale ci, którzy pościg pana Rocha za Karolem widzieli. Okrutnie uradował się tym opowiadaniem pan Czarniecki, aż się za głowę chwytał. To znów dłońmi po kolanach uderzał, bo rozumiał, iż po takim terminie znacznie musi upaść duch w Karolu Gustawie. Pan Zagłoba nie mniej się radował i biorąc się w boki, z dumą mówił do rycerstwa – A, Zbój, co? – Gdyby był, Karolusa doścignął, sam diabeł nie potrafiłby mu go odjąć. Moja krew, jak mi Bóg miły, moja krew! Pan Zagłoba z biegiem czasu i sam uwierzył w to święcie, że jest wujem Rocha Kowalskiego. Tymczasem pan Czarniecki kazał szukać młodego rycerza, ale nie mogli go znaleźć, bo pan Roch ze wstydu i zmartwienia wlazł do stodoły, zakopał się w słomę i usnął tak mocno, że dopiero na zajutrz jak dzień dognał chorągiew. Ale jeszcze był mocno strapiony i nie śmiał pokazać się wujowi na oczy. Ten wszelako sam go poszukał i pocieszać zaczął. Nie frasuj się, rochu, mówił. Wielką i tak chwałą się okryłeś. Sam słyszałem, jak cię pan kasztalan wysławiał: kiep powiada na oko, że i trzech zda, się, nie zliczy, a to widzę ognisty kawaler, który reputację całego wojska podniósł. Pan Jezus mi nie pobłogosławił, rzekł roch. Bo się poprzedniego dnia upił. I pacierzam wieczorem zaniechał. Jeno, nie próbuj wyroków boskich dochodzić, żebyś zaś jeszcze nie pobluźnił. Co możesz na plecy brać, to bierz, ale na rozum nie bierz, gdyż zaraz będziesz szwankował. Bo on już był tak blisko, że mnie pot od jego konia zalatywał. Byłbym go do kulbaki przeciął. Wuj, to myśli, że ja zgoła nie mam rozumu. Na to zagłoba. Każde bydle ma swój rozum. Setny chłop z ciebie rochu i pociechy mi jeszcze nieraz przysporzysz. Daj Boże, żeby twoi synowie mieli ten sam w pięści rozum. A nie potrzebuję, rzekł Roch. Ja jestem Kowalski, a to pani Kowalska. Po rudnickich terminach poszedł król dalej w klin między San a Wisłę i nie przestał po staremu z tylną strażą iść, bo był nie tylko znamienitym wodzem, ale i rycerzem odwagi niezrównanej. Szli za nim pan Czarniecki, pan Witowski, pan Lubomirski i napędzali go jako zwierza do sieci. Luźne partie hałasowały dniem i nocą nad Szwedami. Żywności było coraz mniej, wojsko coraz bardziej znużone i na duchu upadłe, zguby pewnej oczekujące. Zaszyli się na koniec Szwedzi w sam kąt, gdzie się dwie rzeki schodzą i odetchnęli. Tu już z jednej strony broniła ich Wisła, z drugiej San, szeroko jako zwykle wiosną rozlany – Zaś trzeci bok trójkąta umocnił król potężnymi szańcami, na które pozaciągano działa. Nie do zdobycia to była pozycja, jeno można w niej było z głodu umrzeć. Ale i pod tym względem nabrali szwedzi lepszej otuchy, gdyż spodziewali się, że im z Krakowa i z innych fortec nadbrzeżnych wodą komendanci spyże przyślą. Ot, zaraz pod bokiem był sandomierz, w którym pułkownik Szynkler znaczne nagromadził zapasy. Toż i wnet je nadesłał, więc jedli, pili, spali. A zbudziwszy się, śpiewali luterskie psalmy na chwałę Bogu, że ich z tak ciężkiej toni ratował. Lecz pan Czarniecki nowe gotował im ciosy. Sandomierz w szwedzkim ręku mógł ciągle przychodzić w pomoc głównej armii. Umyślił więc pan Czarniecki, jednym zamachem odebrać miasto, zamek, a Szwedów wyciąć. Okrutne im sprawimy widowisko, mówił na Radzie Wojennej. Będą patrzeć z tamtego brzegu, jako na miasto uderzym. A z pomocą przez Wisłę przyjść nie potrafią. My zaś mając sandomierz, żywności z Krakowa od Wirca nie puścimy. Pan Lubomirski, pan Witowski i inni starzy wojownicy odradzali panu Czarnieckiemu ten postępek. Dobrze by było, mówili, opanować tak znaczne miasto i siła moglibyśmy Szwedom tym zaszkodzić, ale jak go wziąć? Piechoty nie mamy, armat wielkich nie mamy, trudno by jazda na mury się darła. Na to pan Czarniecki. Albo to nasi chłopi źle się na piechotę biją? Bylem takich Michałków parę tysięcy znalazł, wezmę nie tylko Sandomierz, ale i Warszawę. I nie słuchając dłużej niczyich rad, przeprawił się przez Wisłę. Ledwie po okolicy głos poszedł, sypnęło się do niego parę tysięcy luda. Kto z kosą, kto z różnicą, kto z muszkietem i ruszyli pod Sandomierz. Wpadli do miasta dość niespodzianie i po ulicach wszczęła się rzeź okrutna. Szwedzi bronili się zaciekle, z okien, z dachów, lecz wytrzymać nawałności nie mogli. Wygnieciono ich jak robactwo po domach i wyparto całkiem z miasta. Szynkler schronił się zresztą do zamku, lecz Polacy tymże impetem ruszyli za nim. Rozpoczął się szturm do bram i murów. Poznał Szynkler, że i w zamku się nie utrzyma. Więc zgarnął co mógł, ludzi, rzeczy, zapasów żywności i wsadziwszy na szkuty, przeprawiał się do króla, który patrzył z drugiego brzegu na klęskę swoich, nie mogąc im iść w pomoc. Zamek wpadł w ręce polskie. Lecz chytry szwed, uchodząc, podsadził pod mury po piwnicach beczki z prochem i z zapalonymi lontami. Zaraz, stanąwszy przed obliczem króla, powiedział mu tę wiadomość, aby mu serce rozweselić. Zamek w powietrze wyleci ze wszystkimi ludźmi, rzekł. Może i sam Czarniecki zginie. Jeśli tak, to i ja chcę widzieć, jako pobożni Polacy do nieba lecieć będą, odrzekł król. I pozostał ze wszystkimi generałami na miejscu. Tymczasem mimo zakazów Czarnieckiego, który zdradę przewidywał, wolontarze i chłopi rozbiegli się po całym zamku dla szukania ukrytych szwedów i dla rabunku. Trąby grały larą, by kto żyw chronił się do miasta lecz oni nie słyszeli tych głosów lub nie chcieli na nie zważać. Nagle zatrzęsła się im ziemia pod nogami, grzmot straszny i huk targnęły powietrzem, olbrzymi słup ognia strzelił do góry, wyrzucając w powietrze ziemię, mury, dachy, cały zamek i przeszło pięćset ciał tych, którzy się cofnąć nie zdołali. Karol Gustaw w boki się wziął z radości, a usłużni dworacy wnet zaczęli powtarzać jego słowa: Do nieba idą Polacy! Do nieba! Do nieba! Lecz przedwczesna to była radość, bo niemniej Sandomierz został w ręku polskim i nie mógł już zaopatrywać w żywność głównej armii, zamkniętej w kącie rzecznym. Pan Czarniecki rozbił obóz naprzeciw Szwedów, po drugiej stronie Wisły i pilnował przeprawy. Pan Sapiecha zaś hetman wielki litewski i wojewoda wileński nadciągnął z Litwinami z drugiej strony i położył się za sanem. Obsaczono tedy szwedów zupełnie. Chwycono ich jakoby w kleszcze. Podszask zapadł, mówili między sobą żołnierze w polskich obozach. Każdy, bowiem najmniej nawet ze sztuką wojenną obznajomiony, rozumiał, że zguba wisi nad najezdnikami nieuchronna. Chyba by nadeszły na czas posiłki i wyrwały ich z toni. Rozumieli to i Szwedzi. Co rana oficerowie i żołnierze, przychodząc nad brzeg Wisły, spoglądali z rozpaczą w oczach i w sercu na czerniejące po drugiej stronie zastępy groźnej jazdy Czarnieckiego. Następnie szli nad San. Tam znów wojska pana Sapierzyńskie czuwały dzień i noc, gotowe przyjąć ich szablą i muszkietem. O przeprawie bądź przez San, bądź przez Wisłę, póki oba wojska stały w pobliżu, nie było co i myśleć. Mogliby chyba Szwedzi wracać do Jarosławia tąż samą drogą, którą przyszli, ale to wiedzieli, że w takim razie ani jeden z nich nie zobaczyłby już Szwecji. Poczęły więc im płynąć ciężkie dni cięższe jeszcze, bo swarliwe i pełne hałasów noce. Żywność znowu się kończyła. Tymczasem pan Czarniecki, zostawiwszy komendę nad wojskiem panu Lubomirskiemu i wziąwszy laudańską chorągiew dla asysty, przeprawił się przez Wisłę powyżej ujścia Sanu, ażeby się z panem Sapiechą zobaczyć i o dalszej wojnie z nim naradzić. Tym razem nie potrzeba było pośrednictwa zagłoby, aby dwóch wodzów do siebie dopasować, obaj bowiem miłowali ojczyznę więcej niż każdy siebie samego. Obaj byli gotowi dla niej poświęcić prywatę, miłość własną i ambicje. Hetman Litewski nie zazdrościł Czarnieckiemu, Czarniecki również hetmanowi. Owszem, obaj się wilbili wzajemnie. To też spotkanie między nimi było takie, że aż najstarszym żołnierzom łzy stanęły w oczach.